Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu, zaczynamy nowy tydzień. To było tak. Pan Andrzej Wodecki przysłał tekst, dopieściłem, dorobiłem muzyczkę i za chwilę Państwo usłyszą skończonej urody pieśń wspólną naszą o kondycji człowieka. To znaczy, to jest tak, że każdy nosi buławę w tornistrze. Każdy ma tornister, umówmy się, że to tak jest. I ta buława tam jest. I nagle coś się zaczyna dziwnego dziać, że zapominamy o tym, że to nosimy. I ten tekst jest właściwie o tym, żeby sobie pamiętać, że ona tam jest i w każdej chwili można ją wyciągnąć bez względu na płeć, wiek i czas i wszystko. I posłuchajcie, bo jest fajowo. Już masz w chałupie telewizor, radio, nie dasz przekabacić się formułą żadną. I w gazetach również jesteś obeznany, no a jakże internet masz opanowany. Nie dasz w głowie zrobić sobie drobnej sieczki, bowiem cwańszy jesteś niż zwykłe człowieczki. W dyplomacji mógłbyś najmniej robić za konsula, choćby nawet najpewniej być za króla. Baju baj, baju baj, wymyślony, wymyślony raj. Baju baj, baju baj, na wszystkim się znaj. W żadnej mierze nie dasz innym się przekonać, za swe racje mógłbyś ubić albo skonać. Nikt nie wmówi przecież ci, że racji nie masz. Sukces masz wpisany w swoich bohaterskich genach. Od przedszkola byłeś prawie superheros. Skrzętnie tkałeś wokół siebie taki etos. Zawsze chętnie brałeś to, co łatwo w ręce wpadnie. A kim jesteś? Nawet Sherlock Holmes nie zgadnie. Baju baj, baju baj, wymyślony, wymyślony raj. Baju baj, baju baj, taki jesteś naj. A w zasadzie wolisz fotel gnieść swym zadkiem. Z trudem jesteś mężem, ojcem albo dziadkiem. Trzymasz sztamę tylko z tymi, co na górze, a przynajmniej z tymi, co już żyją nieco dłużej. Po co całe życie na swój los narzekasz? Taki cwany? No to czemu w kącie czekasz? Zastanawiasz się, jak bardzo słodkie są słodycze? Powiedz w końcu tak, tylko na siebie liczę. Baju baj, baju baj, wymyślony, wymyślony raj. Baju baj, baju baj, wymyślony, wymyślony raj. Co, ładnie? Ładnie napisał. Proszę Państwa, poniedziałek jest, 25 marca. Już zaraz będziemy mieli taki wybuch wiosny, że ja pierdziu. Imieniny obchodzą dzisiaj Ireneusz, Maria i Mariola, a także Anuncjata, Baroncjusz, Dezyderiusz, Dezydery, Dula, Dyzma, Jozafata, Kwiryn, Lucja, Lutogniew, Lutomysł, Lucja, Małgorzata, Nikodema, Pelagiusz, Prokop, Sławobora, Wieńczysław, Wieńczysława i Wolimir. No i wszystkiego dobrego, oczywiście, no rzecz jasna, przecież jakżeby inaczej. Nietypowe święta, dzisiaj dzień czytania Tolkiena. Pamiętam, oszalałem, miałem ze 17 lat, jak pierwszy raz przeczytałem Władcę Pierścienic. Coś pięknego. Natomiast, jeżeli chodzi o przysłowia, w dni krzyżowe męka Boża, wstrzymaj się od siewu zboża. Dnie, proszę nie siać, jak się da, przez tydzień. Proszę Państwa, bo tydzień jest wielki. Proszę Państwa, na koniec, jeśli Państwo łaskawi, bącik Kasi, iż sama Basia o wasz tutaj zapodaje grę półsłówek. Basia Bocian, nazwisko znane redakcji, oczywiście prawdziwe. Dzisiaj będzie
kupa na dołku. To dobre, to Azja Tuchajbajowicz preferował takie rozwiązania. A my preferujemy takie, że jutro jest wtorek i jutro się zobaczymy. Zapewniam Państwa, do widzenia o 8:00 punktualnie.